Witamy Was z tej strony Super Mafia Ursus. Cześć. Mareczek witam w akcji. Serdecznie. Mareczek w akcji. Zobaczcie, jakie tutaj lipa nam liście już gubi. Ja. I. To tak wszystko. No. Trzeba posprzątać przed żniwami, nie? Tak. Chcę jakoś wyglądać, potem co? Nie będzie czasu. No. Marek cały brudny dzisiaj. Dzisiaj zobaczcie, jakie ubrudzone. Takie porządki mamy. Ta, i wyjazd kombajnu. No, z pod wiaty, tak więc, że pod wiatą też jest brudno, bo liści też jest pełno. No ale zobaczymy, jak to idzie. Idę pod wiatę do Bodzia i do Michała. Tu też już o, taczka pełna prawie, bo jest też pełno brudu, liści pod wiatą, ale to będzie ogarnięte za chwilę. Hello, Bodzio! Hello. Co, tam paliwo lejecie? Paliwo jest. Aha. Paliwo musi być na zimę, żeby zbiornik nie gnił. A, paliwo jest. Wodę leje. Wodę. Okej. Okay. Bo słyszałam właśnie, że coś tam lejecie. Będzie pierwsze odpalanie bizonka po zimie. No, po zeszłych żniwach, tak. Liści tu troszkę jest, to się wszystko ogarnie za moment i jak kombajn wyjedzie, to się wiatę wyczyści. Mareczek tam o obgrabia. Cześć Michał. Cześć. Co tam, Bodzio, powiesz? No. O, tu jak zarosło, to się też trzeba będzie wyciąć, wszystko tu się ogarnie, nie? Wózek stał z kederem, no nie ma jak wtedy powycinać, nie, Bodzio? Tak. Hej. No. No. Przygotowania do żniw. Ja. Dzień w dzień. Złap rurę, żebym, wiesz, nie, czasem ktoś nie gadał, że przed chwilą, że się odpalał. Nie, no to jest bez wody. No. No. Jeszcze pajęczyny, nie? No. No i co tak powiesz? Tylko, żeby się nie cięła, bo wie. No właśnie, dlatego masz coś mówić teraz, bo to co będzie? Jest dużo, nie? Dlatego masz coś mówić, no. Bo będzie, wiesz, że było cięte, że coś tam, nie? No. A jak coś powiesz, no to... To nie było cięte. Nie, to nie było cięte. To nie chodzi o to, że nie było cięte, ale nie będzie, wiesz, nudy, nudy. Nudy na pudy. No. Bo teraz cały czas... Teraz Michał się podróżował. Jest nagrywanie. Szczepionki. AstraZeneca szczepionka to jest. No. No zaraz byś miał roboty trochę wyciąć, nie? No. No. Słucham? Mówię, tam i tak wycinę. No tak, wiem, że wycinasz. Tak. Bodzio tutaj leje teraz drugą konewkę i ciekawa jestem, co to będzie. I tutaj pomału trzeba będzie tu wyjechać. Tu jest ten jeden, tak? A drugi też jest? Jakiś bloczek? Jeden. Zaparkowany do samej ściany. Do właśnie, do samej ściany, właśnie. Idą. Ale to już Michał parkuje, nie ja. Zobaczcie. Tu. A tu już jest ten. Super, tak więc, że Michał, będziesz i u góry tam, przy samej ścianie. Już ten zbiornik, znaczy zbiornik, ta przykrywa co od chłodnicy, nie? Jak to się tam mówi, Michał? Blacha, nie? Dotyka do samej ściany. Jeszcze, jo? On jest taki, co lubi dużo wypić. Otwórz tamte pasy od sieczkarni, to czerwoną osłonę. Mhm. Do góry całkiem.
lampy widziałem na wierzch. A czemu? No, czasem by się czarno wróciła. Aha. Ale nie zamykaj, bo mi pan prąd będzie włączał. No to nie zamykam. Bo na wysokościach już tak musisz się przygotowywać trochę na tych wysokościach. No. Mamy sianko, o. No. Jest troszkę sianka. Już tak zewale, no, już trawa rośnie. To jest taki piach, nie? I same kamienie jak było. Jak były kopce, to nawet nie można było maszyną obalać tym wiatrakiem. Wulkanem, bo takie kamloty, żeby się rozleciało wszystko, nie? A zobacz, jaka trawa rośnie. To wszystko zależy od fachowca, który się trawą zajmuje, nie jutro, prawda? Kurde, on pochłonie tej wody, co? Ja chciałem napłynie go kiedyś zrobić, ale Bodzio mówi, że póki on był cały czas u poprzednika na wodzie, to u nas też na wodzie, nie? No i tak widzisz. Jest. Lubi wodę. Włączaj prąd. O, tu już masz. Odpalać, myślisz? No, będę dolewał, bo na razie jest full. Tylko tu trzeba będzie zejść i ten. Co? Bloczek odstawić. No to potem. Czy nie było? Odstawię. O, odstawił jakoś. Weźmiesz ten, nie? Przewód od wody jest wolnięty, cieknie, jak ten kruszki do góry. Czy to rdza, czy to co z tego tłumika wyleciało, jak był odpalony? Nie wiem, no. Pochodzić trochę nas od tyłu. Niech pochodzi. Musi pochodzić. Ty, Bodzio, ty nie wiesz o tym? Bodzio nie wie, że kombajn musi pochodzić po odpaleniu. Ja nie wiem. Kombajnista stary, a nie wie, że kombajn musi pochodzić, jak sam przed skoczeniem, nie? Maszyna ino gwizda. Jo, ino. Od zeszłego roku. Pierwszy raz odjechania. Pokaż, co ty tam masz na tej koszulce, gdzie żeś leżał. Zobaczcie, on w stodole śpi, w stodole. Do dole, na dole nie, i... Nie, drzwi. Wiesz, tam akumulatory zakładaliśmy na ten czas. Tam jest ciasno. Się opierą, ja też powinienem może mieć, co? Co ty? Ja ty masz bardziej ręce. A, no, pokaż drugą. To sobie zobaczysz na filmie. Ja byłem film. No. Tam cieknie albo dociągnąć, albo jest trzaśnięty. Do tego nie ustawiony, żebyś patrzał. Jo. Jeszcze jeden nie zdążył na stałe do końca zrobić dzisiaj, bo ja nie będę nic robił, będę patrzał. Chłać! Hurra! Teraz podjedę z pewnością do przodu, Michał, ale za czas. Musi dupę odpalić. Thank you.
ma być posadzka i ściany, ale to wszystko od razu nie idzie, jak niektóry. Tu było wszystko w 19, cały kapitalny remont, nie? Potrzebać. Pomału. Chyba tam dobrze, co? To jest dość placu. Bo my tutaj sobie tak stoimy, a... Edzie. Widzisz? Michał wyjeżdża. I Michał odpalił i Michał wyjeżdża. Michał jako gospodarz. Michał tu garażuje zawsze, chyba że jest z przyczepami gdzieś, a pada, to ja wjeżdżam, nie? Główny gospodarz to musi sobie jechać. A. I pojechał. I chodzi. Bez hederu? Gdzie on jedzie? W to pole. Heder już jest na podwórku. Gdzie on jedzie? W to pole. Zero dymu. No. A jest zimna woda. Tak. Dodam. Nie żon na ciepło. Teraz tam, jak wjeżdżę. Tak, teraz tu idziemy. Limonek, o, przyszedł, to wyjechał już, tak. No, Michał wyjechał. Limonek. Czu, nukuś, no. Marcin, ile tych liści tutaj. Będzie kiedyś zamknięte, to nie będzie liści. Tak, jak będzie zamknięte, to nie będzie liści. Tu już nadstawki czekają. Na te przyczepy, żeby tutaj to właśnie o, te nadstawki i na te dwie przyczepy nasze stare. O. To już jest ogarnięte, czyściutko. Przed garażem u Bodzia pograbione. Jak się jechało bizonem? Jak bizonem, jo. Dawno nie jechałeś bizonem. A później Bodzio sobie będzie jeździł. Widzisz, jaki on jest? On ci nawet nie da. No. Ja mam fajnistę. Jo, nie? Niech robi. Co tam? Szóstka akurat. Szóstka. Wyłącz Bodzio radio. A, bo nam urwia, nie wpuszczą nam. Leci tam już. Leci już tam patrzeć. Jest jeszcze oryginalnie fabryczny. Na kolanku, a dolny już jest chyba trzeci. No i co teraz, trzeba będzie kupować czy nie? No zobaczcie, trzeba pokręcić. Co? Linka? Żyłka? Trzeba zmienić żyłkę? Nie, trzeba automat zmienić. A. Tu się zawija. Kurczę, widzisz co się robi? My tu będziemy ogarniać i żegnamy się z wami. Do razu.
bloka.